Piątek, 7:30, a skoro taki dzień i ta godzina, Onet Rano, raport. Marcin Zawada, witam Państwa. No i jak zawsze, zaczynamy od przeglądu prasy, takiego politycznego, a przy okazji polityki i prasy panuje jeden temat. Rząd. A właściwie dwa rządy. Ten rząd Mateusza Morawieckiego, który no, teoretycznie działa, chociaż jego prace powoli do końca się zbliżają, i ten rząd, który już się uformował podobno. Dziś o godzinie 9 ma być spotkanie nowego, przyszłego premiera Donalda Tuska z ministrami. No i ten rząd powoli już myśli, co powinien robić w pierwszej kolejności. I o tym dziś w prasie poczytamy. I poczytamy też o tym, jak wygląda skład tego nowego rządu Donalda Tuska. Wczoraj ten skład podały Fakty TVN, a dziś no właściwie wszystkie najważniejsze media ogólnopolskie podają te nazwiska. Donald Tusk, premier. Dalej Władysław Kośniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. No i taka lista dalej. Już widzimy pełną listę nazwisk tych ministrów. No a wśród nich między innymi te nazwiska, które już znamy z ław rządowych za czasów Donalda Tuska, no bo między innymi do rządu ma wrócić Radosław Sikorski, ma wrócić także pan Sienkiewicz, tak, a chociaż tutaj jest ważna kwestia, której też czytamy w prasie, to ma być taki minister, który ma być na chwilę tylko. Bartomiej Sienkiewicz jako minister kultury i dziedzictwa narodowego ma zająć się przede wszystkim tym, o czym też dziś pisze Gazeta Wyborcza, czyli media publiczne. Nie będzie wiadomości TVP. Tak czytamy w artykule Agnieszki Kublik i czytamy też o tym, jak wyglądają przygotowania do zmian i jak będą wyglądały, no właśnie, już nie wiadomości, bo i ta nazwa ma się zmienić. Mają zmienić się twarze, mają zmienić się no też kwestie dotyczące tego, jak przekazywane są poszczególne informacje, belki, paski, a nawet scenografia. To wszystko będzie jednak wymagało czasu. O ministrach i o zmianach też przyworonnicza dziś w Gazecie Wyborczej Państwo przeczytają. Z kolei na stronie głównej Onetu też o rządzie i o nazwiskach, które w tym rządzie są, i o tych nazwiskach, które będą tam chyba niezbyt długo. Tak przynajmniej wynika z tego artykułu, który teraz Państwo widzą. Najmocniejsze i najsłabsze punkty rządu Donalda Tuska zastanawia szczególnie jedno ministerstwo, tak zwane ministerstwo z połową teki, jak mówią rozmówcy moich redakcyjnych kolegów Piotr Olejarczyk, Piotr Rogoziński. Piszą o tym, jak ten rząd będzie wyglądał, i piszą właśnie o tych ministrach bez teki, którzy pojawili się, a właściwie to są głównie panie, które pojawiły się w tym rządzie, i czym się będą zajmowały i czy rzeczywiście ten rząd to jest taki rząd mocno ekspercki, taki, że każdy na swoim stanowisku jest dlatego, że ma ku temu kompetencje, czy być może jest to rząd w dużej mierze układanek politycznych. I co z tego wynika? No to odsyłam. Strona główna Onetu. I jeszcze jeden ważny aspekt działalności tego przyszłego rządu to już dziennik Gazeta Prawna i wywiad z profesorem Markiem Chmajem, czyli konstytucjonalista. Mówi o tym, jak będzie wyglądało uporządkowanie tych kwestii dotyczących sądów, ale też jak będzie wyglądał kontakt, jak będą wyglądały relacje między Pałacem Prezydenckim a premierem Donaldem Tuskiem. No i pan profesor mówi tak. Można uchwalić trudną dla prezydenta ustawę, taką, w której dorzuci się regulacje bardzo korzystne dla obywateli. Sejm może legalnie takie ustawy uchwalić. Prezydent będzie miał większy problem z ich zawetowaniem bądź skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. To jest już polityka. Kończy ten wątek pan profesor Marek Chmaj. Ciekawe podejście do tego, jak mogą wyglądać te relacje prezydent-premier i w jaki sposób rząd będzie chciał, być może, te trudne ustawy, trudne dla prezydenta, uchwalić w Sejmie. To będzie proste, ale później zdobyć podpis to właśnie być może przez takie mniejsze zapisy z ramienia całej ustawy, ale trudniejsze dla pana prezydenta do zawetowania. Dziennik Gazeta Prawna, tamten wywiad Państwo znajdą. I na koniec przeglądu prasy Rzeczpospolita. No i znów temat z premierem Tuskiem na stronie pierwszej. Za kilka dni rząd Donalda Tuska no już będzie rządem takim, który będzie funkcjonował. No i pytanie, jakim będzie premierem Donald Tusk? Znakomitym. 10% respondentów tak uważa. Dobrym 21%, czyli w sumie 31% obywateli, tych, których zapytali ankieterzy na zlecenie Rzeczpospolitej, uważa, że no, raczej dobrym premierem będzie Donald Tusk. No a co po tej drugiej stronie? 30% uważa, że będzie fatalnym premierem, a 11%, że złym, czyli prawie 42% respondentów uważa, że no, będzie po prostu niezbyt dobrym premierem Donald Tusk. No i to samo pytanie do naszego dzisiejszego gościa kieruje Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to gdyby do pana zadzwonili ci ankieterzy z Rzeczpospolitej i zapytali, jakim premierem będzie Donald Tusk, co by pan odpowiedział? Zobaczymy. Z jednej strony już znamy Donalda Tuska jako premiera. Ja byłem wówczas mocno krytyczny wobec jego rządu. Uczestniczyłem nawet w protestach antyrządowych po aferze taśmowej. Cieszyłem się, że się władza zmieniła, natomiast myślę, że wszyscy w tej chwili jesteśmy tak zmęczeni rządami Morawieckiego z bardzo różnych powodów. Myślę, że każdy ma tu swoje powody, że po prostu czekamy i zobaczymy. A ma pan jakieś nadzieje związane z tym rządem Donalda Tuska? Z samym Tuskiem nie, bo to jest moim zdaniem polityk, który już pokazał mniej więcej na co go stać i myślę, że będzie jeszcze więcej tego co kiedyś, to znaczy takiego rządzenia trochę cynicznego, podążania za poprawnością polityczną, za programem, jakąś taką średnią wyciągniętą z programu trochę centrowego, trochę lewicowego, trochę liberalnego, trochę prounijnego. Tego się spodziewam. Natomiast obiecuję sobie cokolwiek po zmianach. To znaczy w wielu miejscach są ludzie, którzy byli już zdemoralizowani 8 latami rządzenia. Ich po prostu trzeba zmienić dla zwykłej higieny politycznej. Tych ludzi przedstawiono jako kadry prawicy, natomiast oni często z prawdziwą prawicą nie mają absolutnie nic wspólnego. Nigdy nie działali w żadnych organizacjach prawicowych, nie mają poglądów takich jak ja mam, czy jak mają setki czy tysiące ludzi działających w partiach i organizacjach społecznych o profilu konserwatywnym, wolnościowym czy narodowym. Realizowali program zupełnie odmienny od tego, co obiecywali wyborcom, czego doskonałym przykładem jest wczorajsza awantura w Warszawie o strefie czystego transportu, czyli zakazie wjazdu dla ludzi, którzy mają trochę mniej pieniędzy na nowe auta. Ci ludzie mają już nie wjeżdżać do centrum Warszawy. To nie dotyczy w sumie tylko biednych ludzi, bo ja i żona mamy 2 auta i prawdopodobnie jedno z nich nie wiedzie po regulacjach Trzaskowskiego, a to dlatego, że takie przepisy stworzył rząd PiSu. I o tym się nie mówi. To rząd PiSu dał podstawę do robienia tak antyobywatelskich regulacji. I dlatego, między innymi dlatego nie chcieliście wejść do tego rządu, mimo że takie namowy dość intensywne podobno były. My w ogóle nigdy nie rozważaliśmy robienia jakiegokolwiek rządu z Mateuszem Morawieckim, bo dla nas to jest człowiek, który się niczym nie różni od polityków Platformy. To jest gość, który doradzał Tuskowi, to jest gość, który podziela większość poglądów, które ma Tusk i po prostu został w wyniku jakiegoś horrendalnego nieporozumienia wykierowany przez media na twarz czegoś, co jest nazywane zupełnie błędnie prawicą. Przez media? To chyba przez Nowogrodzką bardziej. PiS i media głównego nurtu tutaj bardzo ładnie współpracowały, dlatego że miały dokładnie ten sam interes, to znaczy, żeby faceta z bankowości o absolutnie centrowych, głównonurtowych poglądach przedstawiać jako jakieś, nie wiem, lidera tak zwanej prawicy. No. No kompletne faktem, nieporozumienie. Jak kompletne. Mateusz Morawiecki też mówi o tych złych elitach, o tych złych banksterach i tak dalej, no to nie jest zbyt poważne to jest z śmieszne, jego ust akurat. To jest po prostu śmieszne. Nawet wczoraj to robił w Sejmie po raz kolejny. Do tego, co działo się wczoraj w Sejmie wrócimy, ale chciałem jeszcze, panie marszałku, zapytać o te nazwiska tego nowego rządu Donalda Tuska. Któreś nazwisko pana zaskoczyło? Któregoś nazwiska pan się w szczególny sposób obawia tego, co dany minister czy pani minister mogą zrobić w swoim resorcie? Czy tutaj nie ma żadnych zaskoczeń, takich większych obaw? Obawiam się w większości, szczerze powiem, osób, natomiast zaskoczeń tam, powiem tak, wiele osób jest przewidywalnych, można było się spodziewać, że będą w tym rządzie. Jedno nazwisko mnie kompletnie zaskoczyło, mianowicie pan Czesław Siekierski jako minister rolnictwa. Ja akurat znam, bo byliśmy przez poprzednią kadencję z tego samego okręgu wyborczego posłami i to mnie zaskoczyło dlatego, że to już jest polityk, no taki powiedziałem, w wieku emerytalnym. Wydaje mi się, że Ministerstwo Rolnictwa ze wszystkimi problemami, które mamy w tej chwili z Ukrainą, z ogromną zmiennością, niestabilnością cen na rynkach rolnych, wymaga kogoś młodego, dynamicznego i zaangażowanego. I postawienie na polityka tak naprawdę, no, naprawdę już mocno starszej generacji, który moim zdaniem nie słynie z jakiejś wielkiej dynamiki, jest dziwne. Jest naprawdę dziwne. Ochrona zdrowia, postawienie na panią, która się tym nigdy nie zajmowała, jest dla mnie świadectwem, że po prostu nikt nie chciał. Nikt, kto się zna na ochronie zdrowia, nie chciał wziąć tego resortu. To też jest słabość tego rządu. A myśli pan, że część tych ministrów to będą ministrowie na tak zwaną chwilę? No bo jest wiele takich elementów, które trzeba brutalnie wyczyścić, posprzątać, jak mówią politycy chociażby Koalicji Obywatelskiej. No i tu potrzebne są szybkie, mocne działania. Chociażby Bartomiej Sienkiewicz, o którym już mówiłem jako minister kultury, o którym też mówi się, że ta jego misja nie będzie bardzo długa. On ma przyjść, ma zrobić porządek w mediach publicznych, bo to będzie trudne, brutalne i ostre i do tego się Sienkiewicz nadaje, a później ten resort ma przejąć ktoś inny. Mówi się, że będzie to jedna z posłanek Koalicji Obywatelskiej. Może tak, może nie. Prowizorki bywają bardzo trwałe. Moim zdaniem to mogą być takie plotki puszczane do dziennikarzy, natomiast ja nie widzę żadnego powodu, żeby przyszły premier zmieniał kogokolwiek, kto mu się sprawdzi. Żaden premier nie lubi co chwilę pracować ze zmieniającymi się kadrami. Wiadomo, że każdy polityk potrzebuje też swojego otoczenia, żeby jakimkolwiek ministerstwem zarządzać, bo inaczej się nie da, jak się nie wprowadzi jakichś swoich ludzi, czy to na funkcję wiceministrów, szefa gabinetu politycznego, dyrektora generalnego i tak dalej. To jest normalna pragmatyka zmiany władzy i nikt nie lubi robić tego co kilka miesięcy, więc moim zdaniem na razie to jest takie gadanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, minister kultury nie ma też żadnych prostych narzędzi do zrobienia czegokolwiek z mediami publicznymi. Te całe zapowiedzi, które pan zreferował, co tam się zmieni w wiadomościach, ja nie wiem, na czym one są oparte, ale tutaj będzie jeszcze gruba awantura polegająca na tym, że minister kultury nie ma narzędzi do tego, żeby zmienić to, jak działa TVP. I oczywiście jak będzie chciał zmienić ustawy, to się oprze o weto prezydenckie, więc moim zdaniem politycy Platformy powinni się przeprosić. Oni twierdzą, że mają jakiś na to plan, że nie muszą zmienić ustaw. Prezydentem, który też nie lubi władz TVP w tym kształcie, w jakim one są, i powinni już tam intensywnie prowadzić rozmowy nad tym, jak zrobić normalne media publiczne, które będą obiektywne, w zgodzie z prezydentem, a nie metodami niekonstytucyjnymi, typu, że minister od służb zaordynuje policję, że mają zająć gmach, prawda, a później się będzie dorabiać uzasadnienia prawne. Panie marszałku. A i takie rzeczy przecież już w historii bywały, że służby czy policja zajmują jakiś rządowy budynek, no, tylko po to, żeby pomóc komuś tam wejść. Tak? Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i że media publiczne w końcu faktycznie publicznymi mediami się staną. Trzeba zwrócić uwagę w tym rządzie, to znaczy duża liczba ministrów bez teki. Tak. Wydaje mi się, że chyba aż 4. To jest naprawdę dużo. To znaczy niektórzy z nich wyglądają na naprawdę wymyślonych kompletnie na siłę. Na przykład kto to jest minister do spraw polityki senioralnej albo minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, minister, który nie ma pod sobą ministerstwa. To jest tytuł, to jest biurko, limuzyna i nic więcej. Ci ludzie absolutnie nic nie zrobią. To jest jakieś działanie wyłącznie wizerunkowe. I wydaje mi się, że ono ma służyć temu, żeby podwyższyć ten współczynnik kobiet w czysto sztuczny sposób w rządzie. Bo to jest kompleks rządu Lewicy i Platformy, którzy tacy byli poprawni politycznie, a teraz im wychodzi, że w rządzie będą mieć mniej kobiet niż PiS. No tym bardziej, że wytykają im trzeba media, zrobić w tym też my tutaj kobiet, często. Które będą miały pod sobą realną władzę, czyli konkretne departamenty. Policzenie do statystyki kobiet, które dostaną biurko i sekretariat i nic więcej, to jest bez sensu. A my wytykaliśmy przez te miesiące, że ci liderzy, mężczyźni wychodzili na sceny w poszczególnych miejscach w Polsce i mówili, że my będziemy walczyć o wasze prawa, prawa kobiet, byli to sami mężczyźni. Być może dlatego teraz chcą pokazać, że tych kobiet w rządzie jest dużo. Retorykę lewicową, no to później się jest jej ofiarą. Tusk zaczynał, przypomnijmy, od poglądów liberalnych, od bycia politykiem centroprawicowym, postanowił przejść na centrolewicę, więc niech teraz pije piwo, którego naważył. Moim zdaniem to jest Panie ogromny marszałku, błąd na sam jego koniec drogi politycznej, że się zbratał z lewicą. Że to jest jego błąd. Ogromny. Na sam koniec tego wątku nowego rządu, czy słyszał pan też o takich plotkach, bo mówi pan o tym, że no, ci ministrowie, którzy teraz będą ministrami już za kilka dni, no to może do swoich foteli ministerialnych się przywiążą, nie będą chcieli tak szybko ich opuścić. A słyszał pan o takiej plotce, że być może to premier się zmieni za tych kilka miesięcy, że Donald Tusk jest tylko premierem na jakiś pierwszy czas tych właśnie trudnych zmian. Przed nami, przypomnę, wybory samorządowe, to w tym aspekcie trochę mniej istotne, i wybory europejskie istotne. Po tych wyborach będzie też zmiana na stanowisku szefa Komisji Europejskiej i tutaj podobno przymierzany jest być może nawet Donald Tusk, który mógłby być wtedy premierem na tych kilka miesięcy, ten jego rząd, a później poszedłby do Brukseli na stanowisko komisarza, no, szefa Komisji Europejskiej. Słyszał pan o tym i co pan myśli o tym? To byłaby powtórka z rozrywki, no bo już raz urząd premiera Donald Tusk opuścił, przypomnijmy, dla funkcji szefa Rady Europejskiej. No taka plotka krąży po mediach. Co z tego będzie, to zobaczymy. Ja myślę, że jest to jedna z tych plotek, której prawdziwości nie da się zweryfikować, bo nawet jeżeli taki scenariusz jest rozważany, to on z pewnością nie jest pewny, bo w ogóle mianowanie kogokolwiek na szefa Komisji Europejskiej zależy od tak złożonych układów międzynarodowych, że myślę, że nawet jeżeli Tusk uczestniczy w takich rozmowach albo jakieś grupy polityczne, które miałyby go poprzeć wewnątrz Unii Europejskiej, to oni sami jeszcze nie wiedzą, jaki będzie finał tych rozmów. W związku z czym, skoro nikt nie wie, jaki będzie finał rozmów, to nikt nie wie, czy jest to prawdziwe, czy nieprawdziwe. Natomiast obawa tutaj byłaby taka, sam się dziwię, że to powiem, no ale kto zastąpi Tuska, dlatego że pamiętam, że wszyscy uważaliśmy Tuska za złego premiera i uważaliśmy, że już gorzej nie będzie, a później przyszła Ewa Kopacz. I okazało się, że tak, może być znacznie gorzej. Naprawdę, Platforma może dać takiego premiera, którego będziemy się wstydzić jego ostentacyjnych potknięć i niekompetencji. No i pytanie, moim zdaniem ciekawe, to nie jest takie, czy Tusk mógłby pójść do instytucji unijnych, bo że on może, to my już to wiemy, tylko kto by go ewentualnie zastąpił. I tutaj jest kadrowy dramat, dlatego że w tych partiach Polska 2050, PSL, Platforma, Lewica nie ma moim zdaniem w tej chwili jakiegokolwiek, i to widać po składzie tego rządu, to są postacie czasem trzeciorzędne, które biorą konstytucyjne ministerstwa, których byśmy o to nie podejrzewali, albo zgrane karty, odgrzebywane, jak nie wiem, Sienkiewicz, Sikorski, to są ludzie, którzy naprawdę pokazali już, na co ich stać w tym ośmiolatce poprzedniej, czy siedmiolatce rządu Tuska, i teraz są wyciągani jakby z szuflady i widzimy, że nie ma nowego pokolenia polityków Platformy. Jedyną nową twarzą tam jest Kierwiński, który nie słynie z jakiejś subtelności wielkiej politycznej, mówiąc delikatnie, prawda? Prawdopodobnie nowy szef MSWiA. Panie marszałku. Więc to jest dramat, to znaczy kto miałby tego Donalda Tuska zastąpić, nie wiem. Może Szymon Hołownia by się wtedy transferował z marszałka Sejmu. Że on ma trochę inny kierunek, w którym zerka i nie jest to kancelaria premiera. Natomiast przynajmniej jeżeli chodzi o jakiś polityczny temperament, na tle tego, tej słabości jakoś się wybija. Tak? Jak się panu podoba Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu? No, ma bardzo duże inicjatywy i moim zdaniem czuje się bardzo pewnie, jak na kogoś, kto dotychczas nie był posłem. Szczerze powiedziawszy... Zapewnie? To zobaczymy. To zobaczymy. To jest bardzo trudno ocenić, dlatego że oczywiście dużo osób spekuluje, że pozwala sobie na dużo tych szarży retorycznych, tych komentarzy i że to się szybko przeje, ale tak naprawdę my tego nie wiemy. Nigdy nie wiemy, czego dokładnie opinia publiczna oczekuje i gdzie jest ten moment przesytu, że coś, co przykuwa uwagę, może spowodować ciągnięcie w dół. No na razie pan jest w polityce od lat, ja od lat tę politykę obserwuję, komentuję, opowiadam naszym widzom o niej. No ja nie pamiętam, żeby obrady Sejmu były tak dużym, ważnym wydarzeniem, żeby sale kinowe trzeba było rezerwować, żeby ludzie mogli te obrady Sejmu obejrzeć. Nie, no bez żartu, że żeby... ma miejsce. No ma miejsce w Warszawie. Są w jednym z kin w centrum miasta są sale zarezerwowane i to miała być jedna sala. Okazuje się, że będzie więcej teraz na te najbliższe dni, poniedziałek, wtorek, czyli na expose i drugie expose. No pan widzi, co się dzieje na YouTubie chociażby. To bardzo ciekawe. Nie słyszałem o tym, nie słyszałem. No widzi pan, występuje pan w najbardziej popularnym serialu w tym kraju. No i być może jako jeden z aktorów, bo rzeczywiście już dwa razy prowadziłem obrady jako wicemarszałek i widzę, że ludzie bardzo intensywnie to później komentują. Jak się pan czuł jako... Kto przerwał komuś... Jako wicemarszałek. No właśnie to przerwanie. Tak, tak. No raz użyłem tego przycisku do przerwania głosu wobec posła Kołodziejczaka, który ewidentnie już nadużywał czasu, bo tam była minuta na pytanie. On już przejechał 2 minuty i zamiast skończyć swoje pytanie, to zajmował się zaczepkami, szukaniem takiej po prostu... Trudna to była chwila, żeby ten przycisk tam jednak... No, to jest bardzo łatwe, panie redaktorze. Natomiast ja po prostu sobie postanowiłem, że będę robił to bardzo oszczędnie, bo obserwowałem jako poseł, w jak bezczelny sposób wicemarszałkowie PiSu postępowali wobec posłów. Terlecki, Gosiewska, przerywając w punkt, w pół zdania, nie pozwalając ludziom skończyć, robiąc to złośliwie i jeszcze cedząc przez zaciśnięte zęby takie przykre komentarze. Typu, pański czas się skończył, panie pośle. Jeszcze brakowało tylko siadaj do ławy, wracaj, nie? Takie chamstwo. I ja nie chciałem po prostu w ten scenariusz się wpisywać, dlatego na razie się od tego powstrzymuję. Natomiast widzę też, że posłowie bezwzględnie wykorzystują, nazwijmy to liberalizm wicemarszałków, to marszałków. Szymon Hołownia też jest tu liberalnym marszałkiem, w tym sensie, że w punkt nie przerywa, tylko nawet jak ktoś przyjdzie, jest wątpliwość, bo tam jest czasem wątpliwość regulaminowa, czy ktoś ma zabrać głos, prawo, czy nie. Znaczy, jak ktoś przychodzi, mówi, że w trybie sprostowania. No to ten tryb sprostowania czasem jest nadużywany, w sensie ktoś kogoś wspomniał, ale to nie jest wprost żadne sprostowanie. Zresztą w regulaminie Sejmu jest wątpliwość, znaczy wątpliwość, tam jest tak napisane, że można by to bardzo wąsko interpretować, ale widzę, że wszyscy chcemy, żeby ci posłowie mieli możliwość zabrać głos, żeby była ta interakcja, tak, żeby nie było cenzury, która była w poprzedniej kadencji. A pan się czuje dobrze w tym fotelu, w tej roli? Myślę, że czuję się pewnie i nie czuję jakiejś tremy. Natomiast oczywiście jest mnóstwo regulaminowych zawiłości, które jeszcze przed nami. Na razie jest tak, że te trudniejsze momenty, kiedy są głosowania, kiedy jest największe napięcie... Marszałek Sejmu. Prowadzi marszałek Sejmu. Tak to jest rozpisywane, to jest kompetencja marszałka, taki jest też zwyczaj. I jak na razie widzę, że Szymon Hołownia czuje się pewnie. Oczywiście wszyscy, żeby było to jasne, mamy stałe wsparcie urzędników bardzo doświadczonych kancelarii Sejmu. Jak się popatrzy na fotel marszałka, to po prawej stronie tam zawsze siedzi ktoś z sekretariatu posiedzeń Sejmu, to są wysoko wykwalifikowani pracownicy. I bardzo często widać tych, którzy prowadzą obrady, jak zerkają albo chylą się w tym kierunku porady. Znają na wylot regulamin Sejmu, oni tam siedzą już długo, podpowiadają i dzięki temu to wszystko idzie do przodu. Natomiast ja ogólnie uważam, po przyjrzeniu się temu wszystkiemu z bliska, też jako członek prezydium Sejmu, że parlamentaryzm w Polsce stoi na wysokim poziomie. Wbrew temu wszystkiemu, co się mówi, my powinniśmy docenić, że naprawdę te procedury są bardzo często dopracowane. wypracowane, one są mocno przetarte. Ludzie, którzy są w to zaangażowani, wkładają bardzo dużo wysiłku, żeby ta maszyna pracowała. I oczywiście prawo uchwalane przez Sejm jest czasem szkodliwe i głupie, czasem dobre regulacje nie są przyjmowane, ale to jest zupełnie inny temat. To prawda. To jest kwestia woli politycznej. Natomiast ta maszyna pracuje i myślę, że to też ludzi na swój sposób, którzy śledzą obrady Sejmu, fascynuje, że w czasie takiego bezkrólewia, że mamy rząd tymczasowy, nowy rząd się szykuje do swojej roli, marszałek debiutant w roli posła, nie tylko marszałka, a ta cała maszyna pracuje. To prawda i to przykuwa ogromną uwagę. Panie marszałku, tak jak uwagę przykuł pana wczorajszy wpis na portalu X, napisał pan tak. Prezydium Sejmu przyjęło właśnie jednomyślnie parytet podziału miejsc w Komisji Śledczej w sprawie wyborów kopertowych w sposób uwzględniający proporcjonalność i zarazem dający wszystkim klubom możliwość zasiadania w komisji. 4, 3, 3, 1, 1, 1, 1. Tak ten parytet wygląda. Co się zmieniło? Bo wcześniej mówiło się o tym, że was jako Konfederacji nie będzie w tej komisji, że będzie ten podział 4 przedstawicieli dla Koalicji Obywatelskiej, 4 dla PiS-u, 1 Trzecia Droga, 1 PSL, 1 Lewica bez was. Panie redaktorze, nic się nie zmieniło. Wcześniej nie było decyzji. Media po prostu podawały fake news. To trzeba odpytać tych dziennikarzy, którzy podawali. Dlaczego podawali nieprawdziwą informację, że Konfederacji miałoby nie być w komisji śledczej? Oczywiście to były pewne spekulacje dziennikarskie. Wiemy, że tych posłów miało być, wszyscy przewidywaliśmy, 11 i licząc zasady proporcjonalności można dojść do różnych jakby wyliczeń, tak? I krążyło wyliczenie, które dawało 4 PiS-owi, 4 Koalicji Obywatelskiej, 1 PSL-owi, Lewicy i Polsce 2050 i 0 Konfederacji. Natomiast dzięki Bogu, tak powiem, udało się przeprowadzić rozmowy. To były trudne rozmowy? To były intensywne rozmowy, dosyć szybko prowadzone, ale tak naprawdę wszyscy uznali bardzo prosty argument. Jest w ustawie o Komisji Śledczej napisane, że ma być reprezentatywność wszystkich klubów, które są w konwencie seniorów. No i Konfederacja jest klubem, poparło ją 1,5 miliona wyborców, jest w konwencie seniorów i przede wszystkim chce rozliczać afery PiS-u. Eliminowanie Konfederacji byłoby naprawdę grubą niesprawiedliwością. I cieszę się, że wszystkie partie to zrozumiały i uznały. Co więcej, widziałem, że dzisiaj jedna rozgłośnia radiowa błędnie podała, powołując się na mój wpis, że to Koalicja Obywatelska będzie miała 4, a PiS 3. Nie, jest na odwrót. PiS jest największym klubem i wszyscy pozostali zgodzili się, że skoro są największym klubem, to z zasady proporcjonalności wynika, że mają dostać 4 członków. Więc PiS nie będzie miał żadnego tytułu, żeby tą komisję bojkotować. Teraz PiS musi wyznaczyć swoich 4 najlepszych asów, którzy wejdą do tej komisji i będą bronić rządowej afery przed pozostałymi. A pan już wie, kto będzie z ramienia Konfederacji w tej komisji zasiadał? Dziś do godziny 14 muszę te nazwiska podać. Macie już takie nazwisko? Tak. Może pan je zdradzić? Mogę. To będzie nasz pełnomocnik wyborczy, człowiek bardzo doświadczony w procedurach wyborczych, znający je na wylot, który będzie wiedział, jak grillować aferzystów z rządu PiS-u, którzy próbowali zrobić nielegalne wybory kopertowe i wydali na to dziesiątki milionów. I będzie nim? Będzie nim poseł Witold Tumanowicz. Panie marszałku, na sam koniec jeszcze chciałbym, żeby nasi widzowie to zobaczyli, a pan pewnie to widział na własne oczy, ale żebyśmy sobie przypomnieli pewną niecodzienną sytuację, która miała miejsce wczoraj w Sejmie. Pan, który stoi tutaj na końcu sali, jest posłem? Jest parlamentarzystą, tak? Ja jeszcze nie miałem chyba okazji zapoznać się z panem posłem. Bardzo się cieszę. Czujni. Przepraszam, pan jest parlamentarzystą czy nie? Rozumiem, że nie jest. To proszę opuścić salę. No i tak wyglądały wczoraj obrady Sejmu. Marek Wójcik, wiceminister administracji i cyfryzacji w latach 2014-2015, to był ten pan, nie żaden lobbysta, później wyjaśniał to marszałek Hołownia. Sam Marek Wójcik mówił, że zadzwonił później do Straży Marszałkowskiej i tłumaczył, że on po prostu chciał sobie skrócić wyjście z Sejmu, bo w tym Sejmie był, bo współpracuje z różnymi komisjami i chciał wyjść innym wyjściem i sobie przez salę plenarną skrócić przejście. Takie sytuacje często się zdarzają w Sejmie, że ktoś sobie chce skracać przejście przez salę plenarną? W ogóle się nie zdarzają, to jest kuriozalna sytuacja. Ja też przez 12 lat byłem posłem i nie tylko nie miałem wstępu na salę, ale nie miałem wstępu w kuluary. To jest dziwna sytuacja, to jest naprawdę dziwna sytuacja, że ten pan w trakcie głosowań wszedł na salę. To się nie powinno wydarzyć zgodnie z regułami, które panują w polskim Sejmie. To jest jakieś niedopatrzenie Straży Marszałkowskiej. lub być może on dostał jakieś specjalne upoważnienie do wstępu w kuluary. Są takie osoby z personelu, które mają wstęp do kuluarów. Z reguły kluby poselskie mają prawo jakąś jedną osobę upoważnić po to, żeby czasem któryś z pracowników wszedł w kuluary i podał jakieś pilne dokumenty posłom potrzebne w trakcie obrad, do głosowań. Tam też wchodzą funkcjonariusze służby ochrony państwa, którzy są z premierem, z ważnymi ministrami. Natomiast sytuacja, że wchodzi ktoś, kto nie wiadomo kim jest, nie powinna się wydarzyć. I rzadko się zdarza, że posłowie złośliwie coś wykrzykujący mają rację, ale tym razem tak to troszkę wygląda. To znaczy, wedle informacji, które ja wczoraj w Sejmie też otrzymałem, nie wiem, czy no, być może ten pan nie jest zarejestrowany jako lobbysta, ale on faktycznie w Sejmie występuje, zabiegając o sprawy, jak mnie poinformowano, podobno samorządów, że występuje w imieniu samorządów, czy jakiejś organizacji samorządowej, czy samorządowców, czy samorządów. Więc w tym sensie posłowie akurat z PiS-u, złośliwie wykrzykujący w kierunku posłów z Platformy lobbysta, lobbysta, być może mieli trochę racji, w tym sensie, że na salę w trakcie głosowań wszedł ktoś, kto w ogóle nie powinien, konsultował się z posłami i był to człowiek, który o jakiej sprawy tam zabiega, no bo przecież nie przyszedł tam przez przypadek i bezinteresownie. Nie wiem, no nikt z naszych znajomych przez przypadek nie wejdzie na salę sejmową, bo akurat przechodził przez Śródmieście. No, chociaż wielu by chciało. Kuriozalne wytłumaczenie zupełnie. Wielu dziennikarzy bardzo doświadczonych chciałoby się dostać w kuluary. Jest dyskusja w tej chwili, czy na ile poluzować. Czyli jest taka dyskusja. Jest taka dyskusja. Bo na razie nie mogą już zostały bardzo poluzowane reguły. Ale kuluary są cały czas zamknięte dla mediów. I tak, i też muszę powiedzieć, że kuluary są bardzo ciasne. To znaczy, to nie jest miejsce, gdzie można wpuścić kamery. Natomiast kamery już są pod samymi kuluarami, co jest dużą zmianą, bo wcześniej były trzymane za sznurkiem. Takie reguły wymyślił rząd PiS-u. Ale dyskusja jakaś jest, czy być może coś się zmieni? Marszałkowie z PiS-u wymyślili takie reguły, tak? Że były te kotarki, bramki, sznurki. I tego już na szczęście nie ma. Sejm się otwiera. No właśnie, pytanie, czy nie za bardzo, aż jak twierdzą politycy. No i tutaj chyba za bardzo, bo ja już uważam, że to jest przesada, gruba przesada. Znaczy, nawet jeżeli ten pan odgrywa zupełnie pozytywną rolę, doradza posłom, nie wiem, Koalicji Obywatelskiej, z nimi chyba rozmawiał, no to wygląda słabo i to jest w ogóle błąd Platformy, bo ta sprawa jest teraz rozegrana przez PiS na ich niekorzyść. No i jeszcze to się łączy z tą ustawą nieszczęsną wiatrakową, tak, do której się nikt nie chce przyznać, więc to wszystko się może układać w jakąś taką jedną całość, tak? Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, który w tym fotelu czuje się znakomicie i trzymam kciuki za kolejne obrady, które będzie wam prowadził, żeby były spokojne, żeby nie trzeba było wyłączać mikrofonu tym niepokornym posłom. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję bardzo państwu i dobrego dnia. Dobrego, spokojnego dnia. Proszę być blisko nas. Onet Rano oczywiście się nie kończy. Przed nami część mobilna, później część Wiem, gdzie znów się spotkamy, a później o godzinie 10 taka dogrywka przy kawie w social mediach Onet Rano. Serdecznie się polecam i do zobaczenia.